Witam wszystkich! Jesteśmy w Bytomiu Miechowicach, mniej więcej na granicy z Zabrzem, Rokitnicą. Jestem tutaj w lesie i znalazłem schron. Nie znalazłem żadnych informacji dotyczących tego schronu. Jeżeli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu, jakiego rodzaju był i właśnie kto go zbudował. Bo ja takiej informacji właśnie nigdzie nie znalazłem. Ale postanowiłem wam pokazać, jak on wygląda. Ogólnie z zewnątrz niewiele widać, wiadomo, jest zasypany ziemią, porośnięty drzewami. Ale właśnie da się do niego wejść, co też za chwilę zrobimy. No, tak on wygląda właśnie. Z zewnątrz już wielkie drzewa tu rosną na tym schronie. Obeszliśmy już go całego i tutaj jest do niego wejście. Tak więc wchodzimy do środka. Wchodzimy. No widać ten tutaj korytarz z obustronnym wejściem. No ma troszkę metrów. Wchodzimy do środka, zobaczymy, jak to jest duże. Ile tu jest pomieszczeń. No i niestety troszkę rozczarowujące. Tak naprawdę jedno główne pomieszczenie, w którym niewiele da się zobaczyć. No spodziewałem się troszkę czegoś ciekawszego mimo wszystko. No ale cóż, bywa i tak. Ale i tak, fajna ciekawostka właśnie na trasie, będąc w lesie, na ścieżce. Fajne, że coś takiego udało się znaleźć. Tak więc cóż, kolejna fajna rzecz, kolejna ciekawostka. Mam nadzieję, że znowu zobaczyliście coś nowego. Jeżeli tak, to wpadajcie na mój kanał. Może znajdziecie coś jeszcze więcej dla siebie. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.